Witam cieplutko. Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, starałem się tu zapodać taki dość mroczny, folkowy klimat. Chciałbym, żebyśmy to sobie zagrali. Jak może już wiecie, ja przestroiłem jedną strunę, tylko jedną, a mianowicie E-strunę, najgrubszą basową strunę. Obniżyłem o cały ton, czyli moja struna szósta już nie jest struną E, to znaczy jest struną E, ale brzmi dźwiękiem D niskiej oktawy. Więc to wygląda praktycznie tak, że jeżeli uderzę czwartą strunę, a po niej uderzę szóstą, ostatnią, to mam niską oktawę, nie oktawę niżej niż D struna. To wygląda jak uderzę dwie struny. Mam te właśnie ciężkie i mroczne, folkowe, nie tylko folkowe, w tym wypadku gram folk. Więc to wiecie, dużo metalowych chłopaków tak robi, przestraja, to się opuszczone D nazywa, prawda, już wiecie. Słuchajcie, i wtedy jest dużo łatwiej zagrać, bo jak tu położymy poprzeczkę, przybrób trzeci, czy piąty, czy którykolwiek, to te trzy dźwięki, które gramy na ostatnich strunach basowych są w przyjemnej harmonii. I teraz dalej. Ponieważ to jest D, jak ja uderzę D-dur tu na dole, ok? Mam przepiękną głębię, przepiękną pełnię, prawda? D. Mało tego, jak zwróciliście uwagę, ja przesuwałem. Potem jak przesunę to D w miejsce piątego progu, też mi stroi. I jeszcze jak przesunę w miejsce siódmego progu, słyszycie, co się dzieje tutaj, ile muzyki się robi? Na trzeci tu poszedłem. I teraz. To jest, powiedzmy, zbudowaliśmy klimat. Co zagrać w tym klimacie? Co ja grałem? Prawda? Więc ja grałem... Może ja... Widzimy? Pusta szósta. Pusta czwarta. Puste. Potem tu. Puste. Tu poprzeczkę zrobiłem i położyłem trzeci i trzeci, szósta, szósta, czwarta. Poprzeczka na trzech. Poprzeczka na trzech. Puste trzy struny. Piąty, trzeci, puste. I... Słuchajcie, tu nic nie widzicie, bo ja przykrywam palcem, ale to wszystko dzieje się na trzecim progu, na tych trzech ostatnich strunach basowych. Co ja teraz gram? Ja gram bas szóstą. O, a prawda, przecież możemy tu popatrzeć. Ja... Piąty próg, trzeci próg, puste. I zwróćcie uwagę na to, bas i bas na czwartą. Thank you.
Co ja gram teraz? Prawda? Więc tu się dzieje dużo rzeczy i ciągle pamiętajmy, że zawsze możemy, jak się pogubimy czy coś, prawda, zawsze możemy spaść tu na D. To nam pozwoli uspokoić harmonię, uspokoić rytm, prawda? I możemy zacząć od nowa kombinować. A jak kombinować? No mniej więcej tak. Słuchajcie, popróbujcie sobie, zobaczcie. Pusta trzeci. Struna czwarta, piąta, szósta. I zawsze to możemy zamknąć do D. Przypominam, pójść na próg piąty. Ok. Pójść na próg siódmy. Jak widzicie, ja nawet całego D nie gram, bo to się wtedy robi za bardzo. Te dwa palce są wystarczające. Czy da się to w inny sposób? No nie bardzo da się, bo te nasze dropy D zamyka wszystko i bardzo ogranicza, prawda? Siódmy. Prawda? Przypominam. Pusta. D. Piąty próg, słuchajcie, więc ja tu kładę to samo. Tylko wiecie, ten palec jest tu już w okolicy, on jest mi ciężko, nie będę ukrywał, żeby trzy przycisnąć tym, prawda? Ale to przez chwilę i mam. Nieważna tą oktawa, to wiecie, to dużo daje. Okej, mam nadzieję, że podsunąłem wam pewny wątek, jak tu sobie można pograć, prawda, jakieś sugestie. Jeżeli sobie znajdziecie coś ciekawego w tego typu graniu z ciężkim folkowym klimatem, to fajnie, jeśli nie, to zagramy rock'n'rolla. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko, Zeb Bach był tutaj. Take care guys, bye bye, see you soon.